Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i oczywiście Hero. Więc tak, w dzisiejszym epizodzie, powiem wam szczerze, nie wiem co planuję, ale co by to było, nie było, na pewno będzie mocno powiązane z tymi mechanikami. Wybaczcie, że tak się zacinam, ale no, nieprzygotowany, wyjątkowo rozproszony. Ewentualnie właśnie, co tym idzie, zdobieranie dobrych przedmiotów, bo jak na razie, no, niby coś tam mamy, ale no widzicie, nie za dobre, po prostu trochę orzechów, chleba, sera i kilof. Ale tak, więc tak, dzisiaj na spokojnie, robię się plącze, niespodziewanie. Właśnie się na spokojnie będziemy sobie rozgrywać grę. Chciałbym nekromantą, ale niestety ze względu na to, że ostatnio był nekromanta, a nie chciałbym zapewniać monotonii, dzisiaj wybiorę inną postać. Dosłownie w tym momencie mi telefon właśnie kręci kołem fortuny, że tak nazwa, i zobaczymy co wypadło. Bo szczerze, naprawdę nie przygotowałem się ani trochę. I dobra. Właśnie zapomniałem powiedzieć, tak, główny cel jednak nadal to jest budowanie tego miejsca, Intel Center. I tak, dzisiaj wylosował się, wziął i był Łoczyk. I przy okazji mamy nową kartę, której nawet nie zwróciłem uwagi. Jakieś robaki co drugi dzień. I daje losowe materiały. Fajne, fajne. Tylko żeby z tego skorzystać, musimy zrezygnować z czegoś innego. O, gramy łotrzykiem. Mogą być problemy, jeśli nie zrezygnujemy z czegoś takiego szczególnego. O. Szczerze mówiąc, nie wiem z czego bym mógł rezygnować. W sumie czego mam najwięcej? Kamienia. Oczywiście, że kamienia. Tylko, że nie mam niczego takiego czysto od kamienia. Oj. Nie, szkielety definitywnie trzeba zostawić, bo są fajne. Co? Przydatne. Wampiry też. To jest super akurat na łotrzyku. Będę tak żałował, ale niech będzie. Rezygnujemy z bekona na rzecz ruin. No i wyruszamy naszym łotrzykiem. Miejmy nadzieję, że cokolwiek uda, bo... Wiem, że tutaj wylosowało się tak i nie jest źle czy coś, ale... W moim odczuciu łoczyk naprawdę jest chyba najsłabszą postacią ze wszystkich. I przy okazji teraz zwróciłem uwagę, jest inna muzyczka niż w poprzedniej krainie, więc ciekawe, ciekawe. O, i mamy już ruiny. Postawię tutaj, bo czemu by nie? Pająki standardowo najlepiej się sprawdzają w takich miejscach, żeby ich było dużo. Potem będę się na to wkurzał oczywiście, co do tego, co... Nie, nawet nie ma wątpliwości, ale tak, polanki. Standardowo rozstawiamy tak, żeby miały ewentualny potencjał na moment, w którym będziemy stawiać góry. I tak, skarby są od łotrzyka. Super. I w sumie trochę odzyskujemy nawet to utracone zdrowie. I tak patrzę. Póki co z latarnią się jeszcze wstrzymam i oczywiście kamyczki. Co innego? Co z tych, że kamyków najmniej potrzebujemy? Dobra, kolejna polanka, super. Obrażenia nadal niskie. Ale w sumie czego się spodziewać po graniu łotrzykiem. Jak w sumie pierwsza pętla to jest zawsze najgorsze, co może być dla takiej postaci. O niej to już z górki, kiedy dostaniemy właśnie pierwszy zastrzyk przedmiotów. Ale przed tym to tak, standardzik po prostu z tym problemem. Właśnie mogę wam powiedzieć jeszcze ciekawostkę. Trochę to sobie pomyślałem o tym wszystkim. I tak wpatrzyłem z tych wszystkich odcinków, przeglądając tak pobieżnie, że jest sobie parę takich rzeczy, które w moim odczuciu mają, powiedzmy, znaczy tych perków z poziomu, nie wiem co tam powiedziałem, dużo lepsze działanie niż inne z nich oczywiście, ale w sposób wręcz określiłbym to oczywisty. Dużo większe obrażenia, ale nie ma na wszystkich. Dobra, bierzemy. Reszta na przemiał. Czy mamy jakąś lepszą koszulę? Nie, nie ma lepszej. No. Przykładowo, jeśli szybko uda się nam dorwać, to coś, nie pamiętam jak to się nazywało, ale... Ogólnie, które daje nam mniej przedmiotów, jak to... Jak dostarczam trofea, ale za to są wszystkie lepsze jakości, w teorii. Można naprawdę nieźle ułatwić rozgrywkę, wiecie, pierwsza pętla i tego typu. A potem były jeszcze jakieś inne, takie ciekawe. A teraz co za robak? Jakiś...
A, nawet nie doczytałem, bo już wzięli, zabili. Dobra, pobojowisko. Niech będzie tu, to tu. Z wampirem się wstrzymam, dopóki nie zdobędziemy wioski. I cóż. Kolejna latarnia. Ej. W takim wypadku postawię jedną tu i jedną tu. I zobaczymy, co z tego będzie. I w sumie takie trochę niepokojące, ale patrzcie, tylko 5 skarbów. Co wprost mówiąc, nie daje niczego przydatnego. Tutaj większa atak speed kosztem mniejszych krytyków, biorę w ciemno. I co, nie wiem co zmieniać. Dobra. Kolejna góra, to tak. On szczerze postawi las tu, sprawdzając, czy ruiny nie mają na niego jakiegoś wpływu ciekawego. Wampiry jeszcze poczekają. I tak. W sumie stało się najgorsze, co może być dla oczyka. Niedostawanie właśnie tych wszystkich przedmiotów, które są potrzebne, żeby... W sumie niedostawanie przeciwników bardziej niż przedmiotów. W sumie, mówiąc całkowicie szczerze, oczyk jest chyba naprawdę jedną z tych klas, które nie chce jednego potężnego wroga. Czy wręcz może nie tyle nawet, co nie chce, co nie potrzebuje. Co właśnie bardziej przydałby jej się jeden, znaczy taka jedna chmara, nie wiem, 10 jakichś podstawowych gosków, które na jedno uderzenie padają. Tak, zdecydowanie. Do każdego dostaje trofeum, więc tak. Okej. To teraz zawczasu jeszcze, dopóki pamiętam o tej technice, to robimy tak, żeby po prostu było jasne, co tam chcę zrobić. Tam, kolejne pajaki tutaj. Miał być tam, ale już trudno. Źle się trafiło. Dobra. Oczywiście tak. Dni, drogi łotrzyku, czy tam drogi rogalu, jak to tak zwał. Okej. Czy to pomaga? Mhm. Dobra, ciekawe. O. Okej, wiecie, co ciekawe działanie, że to zawsze dołączy. I jest tym słabszy, im bliżej jest tej głównej linii. Zdecydowanie są one ryzykowne do walczenia. No i proszę, tutaj mamy właśnie przykład, że jest ten w drugiej, ten w pierwszej. I okej. Na przyszłość już wiem, że z tymi robakami trzeba ostrożnie. Oczywiście tam się już jakiś jak na złość pojawić od razu, jak zaczynam. Nie stawać ich najpierw obok siebie. W odosobnionych miejscach takie tam rzeczy, ale okej, fajne, fajne. Dobra. Co? Nastaje nowy dzień. Nowe gluty. Przynajmniej te, wiecie, dwa przedmiotyki jeszcze będą, zanim trzemy. Cmentarz teraz... Wiem, że mówiłem, że nie będę robił, ale muszę sprawdzić. I tak. Glut znowu bije więcej niż ja się leczę, zdecydowanie. Wchodzimy. Masa przedmiotów. Standardzik, dosłownie mówiąc. Co? Tutaj cmentarz niech będzie jakiś. I co my tu mamy? Tyle samo życie, tyle samo prędkości ataku, ale za to 13 szans na krytyka. Tutaj dużo więcej życia. I 15% na krytyka. Szczerze wezmę co? Nie najlepsze, wiem, ale... Wolę nie ryzykować aż tak bardzo. Desta tutaj 1% mniej uniku, ale 5 do obrony. Może być zbawienne tutaj. Nie do uniku, co ciekawe. Większa szansa na obrzenia krytyczne. Będę tego żałował, ale niech będzie. Strata jest jedno obrażenie do 3. Niech będzie, znam za prędkości ataku. No i lecimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poza tym, że mamy teraz ile szans na krytykę? 44. Powiedziałbym, że dosyć porządna ta szansa. Ale znając mnie, to dopóki nie ma 100%, to porządna szansa nie istnieje. Perk. I co my tu mamy? Nie, jakie słabe. 2% szans na to, że zdobędziemy cały zasób zamiast kawałka. Przyjemne, bo już wszystko. No nie. Tu
tutaj 10% szans na to, że karta nie zniknie, dotyczy złotych, a tutaj jedno wskrzeszenie. To wskrzeszenie fajna sprawa, tylko... Nie wiem, czy będzie aż tak potrzebne. Wiecie, nie planowałem tutaj robić jakichś nie wiadomo jakich dzikich podejść, czy coś. Ale cóż... Skoro... dostałem, to nie będę też, wiecie, się... kłócił z tym. W szczególności, że w sumie takie wskrzeszenia będą na pewno potrzebne na późniejszych... etapach. Żeby sobie radzić, czy coś. O, dobra, kolejne pajaki. I tak, glut z wampirem i zaraz zabije. Jak nic. Dobra. Nareszcie jakieś porządniejsze polanki, które będą dawać mi życie. I super. Zaraz śmierć. No to ile mi życia zostało, co? Nawet bym się nie zdziwił. A to ja już miksturek nie mam. O, jakiś komunikat był. A, Orba West Expansion. Nadal nie wiem, jak to działa, ale ta. A, obóz goblinów, chociaż to może być głupie, to wolę już rozwalić zawczasu. I się potem wkurzać. Las chyba nie jest w żaden sposób potrzebny. I GG. Mam Resurrect albo Retreat? Oczywiście, że Resurrect. Co prawda... A, w ogóle chwilę, Dark Slime? Że co? Wiecie co? Nie wiem, czy widziałem takiego gluta wcześniej. Okej. Okay. Patrzę na to, że już zmarnowałem wskrzeszenie i jest jak jest. Prawdopodobnie będę zmuszony. Aha, super. Powiedzieć pas po tym podejściu. Oczywiście dwa się pojawiły od razu, jak pokonałem. A 30% szans na to, że ucieknie zamiast zostać nabitym. Dobrze, to sporo tłumaczy. W sumie... tak, nawet bardzo sporo. I śmierć, oczywiście. A byłem tak blisko. Straciłem dużo. Nie zyskałem dosłownie nic. Mogę ulepszyć kuchnię? Co to w ogóle da? A, więcej miejsca na pożywienie. Fajniej. Więcej leczenia, jak wrócę do obozu. Przyjemne, ale pozwólcie, że odpuszczę. I cóż, skoro się nie udało łotrem, to mogłem próbować nekromantą albo wojownikiem. Przy czym, jak mówiłem, nekromantą ostatnio grałem, więc chcąc nie chcąc, biorę woja. Zobaczymy, jak to wyniknie teraz z takim najpodstawowszym gościem. Miejmy nadzieję, że się wiecie. Że nie będzie to przesadny poziom trudności teraz pod tym względem. I te, mówiąc szczerze, mój cel jest bardzo dziecinnie wręcz prosty. Chcę po prostu nagromadzić maksymalnie jak się da surowców. Może odkryć jeszcze jakieś nowości, typu jak zrobić tą trzecią kategorię, bo w sumie. Mówię całkowicie szczerze, nie wiem, czy ona była wcześniej. A jeśli była wcześniej, to w sumie nie wiem, co ona powoduje, co daje, chociaż podejrzewam, że mógłbym po prostu w ciemno nawet zgadnąć, co ona robi. Ale no, nie chcę po prostu wyprzedzać gry. Dobra, mieczyk, obrażenia większe i właśnie mamy to, co już myślałem. Jeszcze regeneracja. Teraz muszę to doprowadzić. Mhm. Proszę, 5% większe obrażenie, jeśli jestem w zasięgu latarni ulicznej lub... ten, jak to się nazywa. Lub tego beacona całego. Inaczej mówiąc, no... no nieźle. No nieźle. Więc dobrze, myślałem, że ta trzecia kategoria to są jakieś przedmioty do obozu. Żeby nie było ciężko mi powiedzieć, jak to się zdobywa.
Chociaż chyba to jest jakiś losowy drop. Patrząc na to, że zostałem teraz, dobra. Podamy góry najbardziej wspólnie, jak się da. Roki też, tak. Jeden lasek zawsze musi być przy obozie. I to nie chodzi o to, że chce, nie chce, tylko musi, wiecie. Żeby potem zrobić trika z ubijaniem bossa. Dobra, battlefield tutaj. Bo oczywiście nie ma to jak. Dobre pole bitwy, 4% tak speeda, nie, nie. Nie ma niczego, co bym teraz chciał zmieniać. I krzynek. Object. A, czy jednak mimik. Okej, okay. Ciekawe. Mówię szczerze, że nie wiem, na jakiej zasadzie te mimiki się w takim wypadku tworzą, skoro to było widać, że tylko skrzynia, nagle uderzyłem. Jednak nie, jednak to był mimik, czy coś. Dobra. Tak, wampierz. Wiem, że jest to ryzykowne, ale... Powiedzmy, że się już, już przywykłem do tego, że wioski są terroryzowane przez wampierza, a potem przez niego ulepszane, więc tak. W szczególności takim wojakiem nie sądzę, żeby to miał być problem. O, kolejny robak. Dobra, to, to tutaj ruiny w takim wypadku. Wiecie, nie chcę ich przy sobie tym razem stawiać, kiedy już znam. Ta wioska zwykła, niech będzie gdzieś tu. Na wszelki wielki. Oczywiście bandyci, bo jakby inaczej. Dobra. Polank. Uwielbiam polanki. I proszę. Trochę życia potracę, ale zwyciężę. 12% prędkości ataku, no. Tutaj to już jest warte uwagi. 40% obrażeń? Co? Nie wiem, co to był za efekt, ale okej. Okay. I dostałem Orb of Expansion. Nadal nie wiem, jak to działa, ale tak. I tutaj co mamy? 6 obrony, 9 na kontrę, 8 uniku. Tutaj łącznie mamy już obrony więcej. O 2, trochę prędkości ataku, trochę uniku. Dobra, bieram. Zobaczymy, jak to wyniknie. I znowu ten jakiś taki efekt się... Aha. Nie, ten mój bohater coś tam jakiś efekt sobie narzuca chyba, czy coś. Powiem szczerze, naprawdę nie ogarniam, co jest, ale... Super, gobliny już. Las niech będzie tu i niech będzie tu. Skałka, te. Oj. Musimy to jakoś przetrwać. A właśnie, zapomniałem jeszcze o koszulach. O, to daje regenerację. To daje obronę, wampiryzm i unik, oczywiście. Regeneracja przydatna sprawa i miła. To by nie mówić, ale jednak ta. I co my tu mamy? Byłbym skłonny wziąć co, ale... No za dobra. Za dobra rzecz po prostu. Za dobra rzecz z tym 10% szansy na zastosowanie. Wiecie, po prostu. Chociaż to jest mała szansa niby, to jednak zawsze szansa. Nie. Dobra. Oczywiście musiałem zepsuć. Okej. Okay. Kolejne ruiny. A, powiedziałbym pas nawet. Chyba, że gdzieś tu. Dlaczego, bo o nich nie mówić, są trochę wkurzające. Dobra. Mam nadzieję tylko, że nie uciekną. No dobra, chyba uciek. I ten też uciek. Oczywiście. Naprawdę wielce wkurzające to jest. Ale dobra. No i naprawdę... Ale jestem oskarżony nawet chyba bardzo, ale mniejsza z tym. Nie, nie ma szansy zmieniać. A tu mamy jakieś coś nowego w końcu, czy jeszcze nie? Chyba nie. Ej, tyle czasu dalej, nie zdobyłem żadnych nowych materiałów ciekawych. U, i co tu mamy? Antyczna garderoba. Jest 5 HP za każdym razem, kiedy ubiera nowy przedmiot. Dobra. Jest jakiś postęp. I tutaj co znowu? Więcej HP, magiczne obrażenia, obrażenia dla wszystkich i prędkość ataku.
Bierę. Bierę po prostu. I oczywiście dostajemy też te wszystkie kamyczki za to, że mamy kill-offa. Okej. Tak, promieni na 3. Oczywiście. Coś ciekawego? Bardzo dobra tarcza w sumie. Ciekawe. Tylko... O, tutaj definitywnie trzeba dostawić. Ze względu, wiecie, na ilość tych robaków, czy co cokolwiek tam jest. Bo już tego się tak i tak aż za dużo natworzyło. A, dobra, wydawało mi się, że jakiś nowy surowiec tylko. Ja już się bałem, że znowu coś nowego, czego nigdy nie uda się zebrać. Dobra, jakiś pierścień fajny, 2 obrony, 4 atak speedu, 11 kontry. O nie. Tarczka, 10 obrony, dobra. Tak, speed trochę zmniejsza, ale daje obrony i inne rzeczy zostają w sumie dużo lepsze. Biorę. Pierścień tu. Jeszcze nie. I tak, to tu, to tak. Trzeba być jednak ostrożnym, bo zaraz mogą się pojawiać nowe gobliny. W sumie mam 2 obliwiony, ale wolę je zostawić na potencjalne inne problemy na mojej drodze. No, bez rąk znowu. Mówiąc szczerze, po prostu nie czuję, żeby gobliny były aż takim zagrożeniem. Dobra. Pajonegi. W sumie... za dużo miejsca na pajonegi to nie ma. Niech idą tu. Dobrze. Efekt uzyskałem taki, jaki chciałem na potencjalnego bossa. Jeszcze parę wolnych rzeczy, to tutaj jakiś cmentarz czy coś. Nie, jakbyśmy się sobie poradzić. Dobra, tarczka gorsza zdecydowanie. I zobaczymy, jak tam mam w ogóle z czasem. Mam 22 minuty. Jeszcze na spokojnie powinienem sobie zdążyć trochę pozajmować się tym wszystkim. Dobra. Tutaj raczej nie będzie niczego takiego potrzebnego, więc tak. I 3 robaki. Dobra, pierwszy padł. Drugi padł. Obrażenia większe. Tutaj co tu mamy? Więcej HP, więc muszę brać. I tu, co by było, nie było, potrzebuję większych obrażeń też już, więc tak. Jeden uciekł. No niestety. Czy też powinien powiedzieć na szczęście, bo w sumie tylko jeden uciekł. Więc to też nie jest jeszcze jakaś tragedia. Okej, co? Wioska, wioska, wioska. Nie może być tu. I tak sporo trudności przed dotarciem w to miejsce jest, więc to. Pierwszy jakiś dobry? Nie. 9 magicznych obrażeń. Fajna rzecz tylko. Czemu? Pokonany. Pokonany i w sumie bezproblemowo nawet. Zobaczymy, czy coś nowego mam. Nie szczególnie. Ale całe szczęście. Mimo tego, że nowości nie ma, to i tak są. Przecież tyle. Dobra. Nie wiem, co dzisiaj gadam. Zagopocy, co tu mamy. Dużo wszystkiego. Mniej prędkości ataku, dobra, bierę. Prędkość to taka przydatna sprawa, ale nie aż taka istotna, żeby, wiecie, wszystko na jej rzecz zaniedbywać. I dobra, co tu jest? Czy jest cokolwiek takiego wartego uwagi? Szczerze powiedziałbym, że nie. Więc co? To jest dobre, jak już jest na bossie. Wezmę coś, w sumie jedyne coś, co można użyć od tak. Wioska lada moment się naprawi, to będzie można zniszczyć kolejną. Krwawy las. W sumie tutaj może się przydać. Łatwiej przy tym pozbywanie się jednych tych. No i dostawiamy jakieś
góry i inne tego typu rzeczy. Oczywiście nadal licząc na to, że jeszcze goblinów nie przywołam. A, przywołałem. Oczywiście. Co prawda nie jest to wielki problem, mogę ich usunąć, jakby do mnie irytować. Ale i tak wolałbym, wiecie, żeby się nie pojawiły w pierwszym momencie. Dobra, las... W sumie nie ma gdzie go dostawiać. Też nie chcę jakoś tak specjalnie zapchać mapy, bo tak, czy coś. Po prostu co? Kwestia tego, że no. Jest achievement zapchanie całej mapy, nie oznacza, że od razu muszę go zdobyć w tym podejściu, w tym momencie. I jeden uciekł. Bo jakby inaczej. Dobra, jest kamyczek, jest coś. Nie mówcie, że się... Że przegapiłem jeszcze moment, że to jeszcze nie teraz. Wszystko jest naprawione. Tak, chyba przegapiłem moment, niestety. Niedobrze. Obrona, łącznie gorsze efekty. Meh, nie ma co brać. Zmniej przez to, że... Ja tak gram, jakbym nie wiedział, co robię. Ale najczęściej właśnie takie podejścia są tymi udanymi. W moim wykonaniu oczywiście mówię. Nie zazwyczaj u wszystkich. I dobra, co my tu mamy? Regeneracja? Nie. Prędko się tak kosztem innych rzeczy. A nie warto. Dobra. W takim momencie coś jeszcze mogę zarzucić? Chyba nie. Dobra. Oczywiście polanka, przyjemna rzecz. Dobra. Dobra, szybciej bohater, bij, zabij po prostu. Mądra decyzja, tak zacząć od wampirza. W ten sposób nie ma tych głupich nietoperzy, które wkurzałem tylko. Okej. Jest to wkurzające, powiem szczerze, takie rodzenie. Często walka z czymś, co się mocno leczy, ale widzę, że dosyć stabilnie mi to idzie. Na tym momencie jestem jeszcze bardzo dobrze, no, wręcz przygotowany na te wszystkie momenty. Okej, las. Szczerze, mógłbym dostawić jakieś tu może. I dobra, wampirz plus glut to w sumie żadne wyzwanie. To prawda, pojawią się te głupie nietoperze, ale... Co tam po nietoperzach, skoro i tak... Tym razem nawet nie mają czasu na to, żeby się rozkręcić i się za bardzo nie przeszkadzać. Dobra, mamy kolejną rzecz, którą bym mógł dostawić, ale kiepsko by było. Pająki... W sumie mogę tu udać. Chyba boję się tych gór. Tak naprawdę coś będę sprawdzał, to goblinów nie powinienem wywołać. Mogę za to harpię i w sumie to nawet zrobię, bo czemu by nie. Wywołałem gobliny. Oczywiście. Nie, ja głupi jestem. Nie, naprawdę chyba nie myślę czy coś. No cóż. Prawdopodobnie wskazałem sobie podejście na śmierć i tyle. Więc tak, teraz mój cel, powiem wam szczerze, jest taki. Jak będziemy blisko obozu, zobaczę ile mam HP i mikstur. Na bazie tego stwierdzę, czy jeszcze idziemy dalej w pętle, czy mówimy pas i bierzemy spory zapas materiałów morza. Dzięki temu osiągamy jakieś nowe coś, czy cokolwiek. Ale obecnie mam, widzę, że jest... Powiedzmy, nie najlepiej. Nie jest źle, naprawdę. Pod żadnym względem nie jest źle. Ale też nie jest dobrze. Dobra. Tak. Proszę, proszę, pięknie. Dobra. O, i właśnie znowu ten efekt widzieliście? Nie wiem na bazie czego on się pojawia. Bo tu nie ma nigdzie napisane nic o tym. Tylko, że tam po każdej sekundzie rozgrywki czy coś, bohater tam ma szansę, zwiększy sobie trochę obrażenia, jeśli się gra wojownikiem, ale... Nie było nic o tych takich jakby momentach. A jednak na i tak występuję. I straciłem najważniejszą kartę, niestety. Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Ale jednak. Zaczynam po prostu, wiecie, już tracić karty, czy tego chcę, czy nie. I z jednej strony może i fajnie, bo w sumie dostawał wspomnienia, które
jak na obecny moment, jestem w stanie powiedzieć, są bezużyteczne. A może kiedyś się zaczną przydawać jakimś magicznym trafem czy coś, co? Dobra, coś jeszcze takiego szczególnego tu jest? Chyba nie. No dobra, kolejna osada to razem tutaj. I idziemy. Martwiąc się o to, jak możemy przeżyć w takiej sytuacji. Dobra, fajnie. Fajnie, wąszu plują robaki, ale... Ale gincie. Jeśli ginąć, nie uciekać. Na szczęście tylko jeden uciekł, więc no i tak nie zjadę. A ja zacznę gadać naprawdę mocno do rzeczy, co oznacza, że prawdopodobnie dzisiaj nie jest ten dzień, w którym powinienem siadać na nagrywek. A szkoda, bo liczyłem, że zrobię w sumie wszystkie naraz i będzie spokój. No trudno. Po prostu chyba na tym poprzestanę dzisiaj, przynajmniej jeśli chodzi o nagrywanie. Dobra, dobra, fajnie, ale... Okej. Nie wiem, czy jestem tylko jedynym, który nie wie, co tam się działo, czy jak. Ale okej. Jaki etap. W sumie najgorsze przed nami. I chyba mówiąc szczerze, co spasuje. Następne okrążenie. Osiem mikstury kończą, życia nie mam za dużo. Przedmiotów dobrych jakichś nie trafiam teraz. Chociaż to może być lepsza. Bronę daje taką samą, regenerację taką samą, duży unik. Ale nie daje kontry i wampiryzmu. Odpuszczę sobie. Wampiryzm i kontra są trochę pewniejsze moim zdaniem. I dobra. Przejdziemy to będzie już spokój przynajmniej. Na końcu odcinek, jak mówię, wykrawcę może jakieś fajne przedmioty. I następne spotkanie znowu nekromantem. W ogóle ciekawe, jak będzie wyglądało starcie z nimi jako nekromanta. Więc to, że teraz w sumie co... Chyba nie mają szans na to, żeby uciec. No w sumie nawet jeśli mają, to i tak są takie szanse, że w sumie... Nawet jeśli by mogli uciec przy tym lesie, co... Mówiąc szczerze, oni są bardziej wkurzający, jak właśnie sami po prostu... Jest ich cztery i ciągle pomagają czy coś. Ładna włócznia. Ale gra wprost mówi, nie idź dalej, masz tutaj kolejną nagrodę. Srebrny wisiorek na szyjnik, jak zwał, tak zwał. Więc cztery obrażenia od wszystkich wampirów. Wszystkich wampirów, tak jakby sugerowali, że jest więcej niż tylko po prostu wampir. Chyba to jest jakaś kategoria vampire. Nie mnie oceniać. I oczywiście. Teraz dostaję fajne rzeczy, ale... No jest tego za dużo. Powiem szczerze, jest tego za dużo, żebym ryzykował z wszystkim. Zapewne teraz osada się naprawiła i w ogóle, ale... Odzyskamy wszystko. Patrzcie, ile tego tu jest. No, cztery te kule. Pełno różnych rzeczy, może w końcu dostaniemy nowe surowce. I trzy nowe przedmioty, no... warto by było. I mamy achievement. What not nailed. Tied down. Który jest za zdobycie 5 przedmiotów. Dobra. W takim wypadku mechanika supply. Czy tam supply. Supply. Stawiamy, co się da. To. A to jest na co? O. A, mam jedno miejsce tylko na... Mam jedno miejsce na mebel, jedno tylko na to. Wiecie, co to oznacza? Definitywnie trzeba będzie teraz poulepszać. Jak tak patrzę, więcej narzędzi może być naprawdę konieczne, żeby później jakieś super rzeczy wykręcać. Biżuteria też niezła sprawa, przy czym prawdopodobnie jestem bardziej skłonny na razie na obrażenia od wampirów. No i meble. Patrząc na to, jak działał ten mebel, to wszystkie mogą być ciekawe. Ale dobra, mamy coś nowego teraz, tak sądzę? Proszę, Orb of Unity i Orb of Evolution. Zobaczmy, czy jak ulepszymy tutaj, co coś z tego będzie. Nadal nie mam odpowiedzi, co to jest. Szkoda. Wiecie, liczyłem, że naprawdę by dowiedział może. Tutaj... Czy ja jeszcze nie mam odpowiedzi? Tutaj... W sumie to nie było nic potrzebne. A mniejsza, zobaczmy to, jak tam z cmentarzem. Czy jest coś potrzebnego szczególnego? Jeśli to zdobędziemy, to możemy cmentarz ulepszyć. Aha.
fajne, będziemy mogli się wskrzeszać. Dobra. W takim razie powiem wam szczerze, chyba jakiś tam sukces. Patrząc jeszcze na to, to tutaj taka chałupka daje jedno miejsce na krzesło, czyli na mebel, jeden na żarcie. To znowu daje, ja rozumiem, tylko 10, tak jakby 10 miejsc zajmowało, to tutaj daje jeden na wszystko. Naprawdę fajne rzeczy, co z tego można uzyskać. Ale no, wszystko na spokojnie. W swoim czasie nasz główny cel nadal jest Intel Center. I cóż, w tym momencie bym się już chciał z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo jak dla mnie przygody dzisiejsze były co najmniej interesujące. I tak, następny odcinek wyruszamy ponownie Necromantą, czyli moim zdaniem najpotężniejszą, jednocześnie moją ulubioną klasą. I cóż, może uda się w końcu pokonać, czy w sumie nawet spotkać bossa tej krainy. A póki co to już naprawdę tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.